Cześć. To już ostatni filmik z naszego cyklu Tydzień z recenzją. Doszliśmy, przeanalizowaliśmy sobie wszystkie części recenzji, no i dochodzimy dzisiaj do zakończenia. I ten filmik nie będzie długi, bo zakończenie recenzji też nie jest długie. W zakończeniu recenzji podsumowujemy wszystko, co napisaliśmy. I to zwykle są 2-3 zdania, także zakończenie nie jest długie. Ono długością odpowiada mniej więcej wstępowi. I wstęp i zakończenie tworzą taką klamrę naszego tekstu, klamrę naszej recenzji. W zakończeniu wystarczy napisać, czy ten film nam się podobał, czy inna rzecz, którą recenzujemy, komu polecamy, dla kogo to będzie dobre, komu to się może spodobać. Tego typu właśnie konkretne już takie informacje. I już tradycyjnie pokażę Wam, zaprezentuję, przeczytam zakończenie recenzji, przykładowej recenzji z mojej książki. Recenzowaliśmy, mogę powiedzieć, recenzowaliśmy, bo towarzyszyliście mi w tym. Film Plotka, która zmieniła świat. Poszukajcie, wygooglujcie, obejrzyjcie, bo jest świetny, według mnie. No i jak ja zakończyłam tę recenzję? Zobaczcie, to jest bardzo krótki akapit, 3 zdania. Polecam ten film każdemu, kto lubi nietypowe komedie. Myślę, że Plotka spodoba się zarówno młodym ludziom, jak i starszym. To dobry wybór na wieczorny relaks. I koniec. Nie musimy więcej nic pisać. I kończymy powoli nasz cykl Tydzień z recenzją. To już jest ostatni filmik, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jutro na moim blogu, na mojej stronie internetowej będziecie mogli przeczytać recenzję napisaną przez jedną z moich uczennic, ale to nie będzie recenzja ani filmu, ani książki, to będzie recenzja restauracji. Druga rzecz, w niedzielę opublikuję też artykuł z pomysłami dla nauczycieli. Więc jeżeli jesteście nauczycielami, to ten artykuł może Wam się przydać. Pokażę Wam kilka pomysłów, które ja wykorzystuję ucząc o recenzji, ucząc pisania recenzji. I jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że to, co ja mówię na temat recenzji, to jest moje subiektywne spojrzenie. Pamiętajcie, że inni nauczyciele mogą na ten gatunek patrzeć inaczej i mogą mieć dla Was inne wskazówki, mogą recenzję pisać może w nieco inny sposób. Oczywiście ten taki schemat, czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zaprezentowanie filmu, opinia, zaprezentowanie filmu, opis, opinia i zakończenie, to jest taka nasza baza, ale w ramach tej bazy jest dużo miejsca na trochę eksperymentów, na przełamywanie formy, więc nie bójcie się wychodzić poza schemat. Może niekoniecznie na egzaminie, ale poza egzaminem nie bójcie się eksperymentować i dodawać trochę czegoś od siebie. Tak na przykład zrobiła jedna z moich uczennic, pisząc recenzję kryminału, i ta recenzja zaczynała się od takich słów. Lubicie kryminały? Jeśli tak, to mam dla Was propozycję. Więc recenzja też może być pisana właśnie w takim stylu, czyli Wy, moi odbiorcy, moi czytelnicy. Także to wszystko, jeżeli chodzi o filmiki. Myślę, że ten temat recenzji wyczerpałam. Pamiętajcie, że to jest moje spojrzenie. Inni nauczyciele mogą patrzeć na ten gatunek inaczej. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie, cześć!